Wszystko jasne. Poznaliśmy liderów list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. W województwie śląskim nie ma zaskoczeń. Liderem w Katowicach pozostał premier Mateusz Morawiecki, w Bielsku-Białej minister Stanisław Szwed, a w Częstochowie Lidia Burzyńska. Kampania wyborcza wchodzi w decydującą fazę. Dziś oprócz Prawa i Sprawiedliwości swoich kandydatów prezentowała również opozycja. Fatima Orlińska. Niespełna tydzień pozostał do ostatecznej rejestracji list wyborczych. Wszystko wskazuje na to, że ciągle trwają gorączkowe ustalenia, jeżeli nie kto, to na jakim miejscu powinien się na nich znaleźć. Dziś w okręgu gliwickim Trzecia Droga przedstawiła ubiegających się o poselskie mandaty oraz swoje priorytety. Chcemy przywrócić te standardy, których nam tak bardzo brakuje, jeśli chodzi o poszanowanie prawa, o przywrócenie wolności i równości i oczywiście współpraca z Unią Europejską, której także teraz w Polsce bardzo brakuje, jeśli chodzi o zwłaszcza pozyskiwanie środków europejskich. Środki europejskie, a przede wszystkim te z Krajowego Planu Odbudowy, to obok przywrócenia praworządności w Polsce wzmocnienia samorządów lokalnych i praw kobiet wiodący temat przedwyborczych deklaracji. Zawsze będę dbał i walczył o silny Śląsk, silny region i przede wszystkim bardzo zależy mi na transformacji energetycznej, na sprawiedliwej transformacji, która nie traci z oczu ludzi, która rozumie, że region poprzemysłowy i pokopalniany, jakim jest Górny Śląsk, potrzebuje nowego impulsu. O silnym Śląsku mówi również Borys Budka, będący liderem katowickiej listy Koalicji Obywatelskiej. Nie przebiera też w słowach kierowanych pod adresem swojego największego konkurenta. Ja chętnie pokażę panu Morawieckiemu prawdziwy Śląsk, który nie jest z okien limuzyn rządowych. No i przede wszystkim, jeżeli on nie chce być uznany za tchórza, tak jak jego pryncypał Kaczyński, który ucieka przed Tuskiem, to zapraszam do debaty tu na Śląsku. Na debaty liderów w najbliższym czasie nie mamy co liczyć, a że czas kampanii to jeden z najgorętszych okresów w polityce, pokazują emocje wyborców. Ci chętnie przysłuchują się publicznym wystąpieniom polityków i nie boją się mówić, co myślą. Kasa przynajmniej daje coś, a wy co złodzieje, do swojej kapsy. Za język w kampanii obwiniają się wzajemnie obie strony. Jednak zarówno jedni, jak i drudzy oprócz oponentów mają za sobą silną reprezentację zwolenników. W życiu na nich bym nie poszedł ani na koalicję tego zdrajcę Tuska, proszę państwa. Ja jestem za PiS-em, na razie dla mnie robią dobrze, bo ja jestem emerytem i oni mi dźwigają, po prostu dostaję rewaloryzację konkretne i tak dalej, a nie leki 2 zł czy leki. Ja mam 70 lat, może to, co się w tej chwili w Polsce dzieje, to jest niesamowite. 1 października oczywiście jadę, zwyciężymy na 100%. Pogonimy Kaczyńskiego 15. Do 15 października już coraz bliżej, a listy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości wciąż nie są do końca znane. Dopiero teraz wicepremier Jarosław Kaczyński przedstawił nazwiska liderów w poszczególnych okręgach, choć podpisy poparcia w centrum Katowic zbierane są już od jakiegoś czasu. Szczególnie zależy nam w tej polityce na tych, których los potraktował wyjątkowo źle, czyli na osobach niepełnosprawnych. I zależy nam też bardzo na dzieciach, na rodzinach. Te przesłanki są także przesłankami, choć często to jest oczywiście związek bardziej pośredni naszych decyzji personalnych. Lista numer 31 Katowice, pan premier Mateusz Morawiecki. Ponadto w województwie śląskim z okręgu gliwickiego jedynką na liście Prawa i Sprawiedliwości jest Bożena Borys-Szopa, w Rybnickim Bolesław Piecha, w Sosnowieckim Ewa Malik. Okręg bielski to Stanisław Szwed, a Częstochowa to Lidia Burzyńska. Kandydatów pozostałych pozycji partia ma podać w najbliższych dniach.